Z tego filmu dowiesz się, dlaczego w filmie powinny być napisy? Czy lepiej zrobić napisy zamknięte czy otwarte? I co to w ogóle oznacza? Jak stworzyć napisy do filmu? I jak dodać napisy do swojego filmu w serwisie YouTube oraz Facebook? Dlaczego w filmie powinny być napisy? Bo film z napisami mogą obejrzeć osoby niesłyszące oraz niedosłyszące. Dzięki temu film jest dostępny dla większej grupy odbiorców. Na mocy ustawy o dostępności cyfrowej podmioty publiczne są zobowiązane do publikowania filmów z napisami. Ale napisy są również ważne dla osób, które uczą się danego języka. Gdy napotykamy słowo, którego nie znamy, np. obcojęzyczne, gdy nie możemy lub nie chcemy korzystać z głośników lub słuchawek. Dodatkową korzyścią jest fakt, że napisy mogą lepiej wypozycjonować nasz film na YouTube czy Facebooku. Natomiast napisy obcojęzyczne mogą poszerzyć zakres odbiorców filmu o inne kraje. Napisy zamknięte czy otwarte? Napisy zamknięte to takie, które można włączyć lub wyłączyć w filmie. Natomiast napisy otwarte są w filmie na stałe, nie można ich wyłączyć. Które wybrać? Zdecydowanie te pierwsze, zamknięte. Dlaczego? Jakie są plusy i minusy każdego rozwiązania? Napisy otwarte wyświetlają się na filmie cały czas. Jest to niewątpliwie plus dla osób, które takie napisy potrzebują, ale nie potrafią ich samemu włączyć, na przykład dla osób starszych. Jednak dla osób, które nie potrzebują napisów, stanowią one przeszkodę, bo zasłaniają część filmu. W przeciwieństwie do napisów otwartych, napisy zamknięte można w filmie włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb. Jakie są korzyści z napisów zamkniętych na przykładzie serwisu YouTube? Po włączeniu napisów zamkniętych na takich serwisach jak na przykład YouTube, możesz w tych napisach. Zmienić rodzinę i rodzaj czcionki, zmienić kolor czcionki, zmienić jej rozmiar, zmienić kolor oraz przezroczystość tłaczy napisów. To teraz przechodzimy do najważniejszej sprawy. Jak stworzyć napisy do filmu? Najpierw przygotuj cały tekst. Sprawdź go, nawet kilkakrotnie, czy nie ma w nim błędów. Późniejsze poprawianie tekstu będzie możliwe, ale bardziej czasochłonne. Teraz zainstaluję program Subtile Edit, edycja napisów. Program jest darmowy. Poniżej pokazujemy ustawienia w systemie Windows dla programów w wersji 3.5.16. Jest kilka sposobów na stworzenie napisów w tym programie. Przedstawimy wam metodę, która wydaje nam się najszybsza i z której korzystamy w Fundacji Świat Głuchych. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu wejdź w zakładkę Opcje i dalej Ustawienia skróty klawiszowe. Znajdź pozycję pole tekstowe, a następnie zaznacz Podziel linię w pozycji kursowa ukośnik wideo. Mając zaznaczone te pole na dole przypisz do niego klawisz skrótu. Może to być dowolny klawisz z pola wyboru, które się pokaże. My jako skrót przypisaliśmy literę Q. Po wybraniu kliknij Aktualizuj i OK. Na szczęście ustawienia te musisz zmienić tylko raz przy pierwszym uruchomieniu programu. Następnie otwórz w programie plik wideo, do którego chcesz zrobić napisy. Możesz to zrobić, klikając w czarne pole odtwarzacza. Pojawi się okno, w którym znajdź swój plik, następnie go otwórz. Lub przeciągając swój plik wideo do programu. Kliknij w napis Kliknij, aby dodać wykres falowy umieszczony na dole na czarnym polu. Pojawi się wykres falowy filmu. Jest to graficzne przedstawienie dźwięku w filmie. Teraz skopiuj swój tekst, ale nie kopiuj za jednym razem więcej niż jedną stronę, ponieważ przy większej ilości tekstu program działa bardzo powoli. Wróćmy do programu. Lewym przyciskiem myszki kliknij na początek wykresu falowego. Następnie w zakładce Otwórz po lewej stronie kliknij Wstaw napisy w pozycji wideo. Na wykresie falowym pojawi się szare pole. Pokazuje ono początek i koniec wyświetlania napisu. Możesz je przesuwać, skracać czy przedłużać. Nad wykresem falowym znajduje się pole do zaznaczenia o nazwie Zaznacz bieżącą linię napisów podczas odtwarzania. Zaznacz je. Wróć na pole z wykresem falowym. Przejdź na koniec wykresu, czyli koniec filmu, i kliknij lewym przyciskiem myszki na wykresie. Po lewej stronie w zakładce Utwórz, kliknij Ustaw czas końca. Wróć na początek filmu. Szare pole zaznaczenia, pokazujące czas napisów, będzie wyświetlać się po całej długości filmu. Upewnij się, że zaznaczenie jest aktywne. Powinno wyświetlać się na czerwono. Teraz możesz wkleić wcześniej skopiowany tekst. Wklej tekst w okienko Tekst znajdujące się nad wykresem falowym. Za pomocą strzałki na klawiaturze przejdź na początek tekstu Cześć. Na wykresie ustaw kursor w miejscu, gdzie mają rozpocząć się napisy. Przeciągnij w to miejsce początek pola z tekstem lub kliknij po lewej stronie w przycisk Ustaw czas startu. Zacznij odtwarzać film. Zatrzymaj Cześć. go w miejscu, gdzie chcesz, aby napisy się zmieniły. W oknie Tekst kliknij w miejsce, gdzie napisy powinny zostać podzielone. Następnie na klawiaturze kliknij klawisz Q lub inny, w zależności co wybrałeś wcześniej w ustawieniach. Tekst został podzielony. Na wykresie falowym pojawiło się nowe pole zaznaczenia. Pamiętaj, że aktywne jest pole czerwone. W oknie widok listy pojawił się nowy wers. Wers podświetlony jest aktywny. Przejdź do dalszego dzielenia tekstu, powtarzając wcześniejsze czynności. Zanim zaczniemy, mam dla Ciebie kilka informacji. W oknie Widok listy niektóre komórki mogą być zaznaczone na czerwono. Wymagają one poprawki, chociaż nie zawsze jest to możliwe. I tak. Czerwona komórka w kolumnie Czas trwania oznacza, że napisy te wyświetlają się za krótko lub za długo. Jeżeli napis wyświetla się zbyt długo, nie stanowi to większego problemu. Jeżeli wyświetla się za krótko, widz może nie zdążyć przeczytać treści napisu. Przyjmuje się, że czas wyświetlania napisów powinien być na tyle długi, aby osoba, która czyta je pierwszy raz, była w stanie przeczytać je na spokojnie na głos. Czerwona komórka w kolumnie tekst. Oznacza, że ilość tekstu, znaków w pojedynczym wersie jest zbyt duża. Spróbuj je podzielić. Podziel tekst do końca filmu. Jak już to zrobisz, zapisz plik jako SRT. Najlepiej, gdy nazwa pliku tekstowego jest taka sama jak nazwa pliku wideo. Tak wygląda gotowy plik tekstowy z napisami. Zobaczymy jak wygląda podzielenie napisów do całego tego filmu w przyspieszonym tempie. Masz już gotowe napisy z kodami czasowymi w pliku SRT. Co teraz? Po pierwsze, możesz nic nie robić. Jeżeli odbiorca filmu posiada plik z filmem oraz plik z napisami w formacie SRT, programy do odtwarzania filmów wyświetlają napisy z pliku SRT. Dodatkowo w ustawieniach programu do odtwarzania filmów Odbiorca filmu może zmienić właściwości napisów, np. Na ich rozmiar czy kolor. Ważne, aby nazwa pliku filmowego była taka sama jak nazwa pliku SRT. Po drugie, napisy w postaci pliku SRT możesz dodać na stałe do filmu, tak zwane napisy otwarte. Zrobisz to za pomocą programów do edycji filmów, które obsługują pliki SRT. Na przykład Adobe Premiere. Po trzecie, jeżeli swój film udostępniasz na YouTube lub Facebooku, możesz dodać napisy w postaci pliku SRT, aby widz mógł włączyć lub wyłączyć napisy w filmie. Jak to zrobić? Gdy dodajesz film na YouTube, wyświetla ci się okno, w którym podajesz takie informacje jak tytuł filmu czy opis. Na dole znajduje się przycisk Więcej Opcji. Kliknij go. Rozwiną się dodatkowe opcje, w tym część Język i Napisy. Kliknij W Prześlij Napisy. Następnie w oknie Wybierz Typ Napisów, wybierz Z kodami czasowymi i Continue. Znajdź i wybierz swój plik SRT, a następnie kliknij Otwórz Gotowe. Twoje napisy są już na YouTube. Kliknij dalej, aby zakończyć przesyłanie filmu. Oczywiście napisy możesz dodać również do filmu, który już wcześniej udostępniłeś na YouTube. W tym celu wejdź w YouTube Studio na swoim kanale YouTube, kliknij w treść, wyświetli się lista filmów na kanale i kliknij w film, do którego chcesz dodać napisy. Po lewej stronie masz zakładki takie jak Szczegóły, Statystyki, Edytor, Komentarze, Napisy. Kliknij w Napisy. Po prawej widzimy Napisy, Dodaj. I w kolejnym oknie klikasz W Prześlij plik. Następnie w oknie wybierz typ napisów, wybierz Z kodami czasowymi i dalej. Znajdź i wybierz swój plik SRT. A następnie kliknij Otwórz. Jeżeli wszystko się zgadza, kliknij Opublikuj i gotowe. Możesz tu również dodać napisy w innym języku. Jak dodać napisy w SRT do filmu na Facebooku? Facebook wymaga, aby pliki z napisami posiadały kod kraju i kod języka. Brzmi strasznie, prawda? W praktyce po prostu musisz zmienić końcówkę pliku nazwa pliku.srt na nazwa literami .pl, podkreślnik dużymi literami .srt, gdzie małe pl podkreślnik duże pl jest dla języka polskiego. Teraz możesz już dodać plik srt do filmu na Facebooku. Kliknij Utwórz Post. Dodaj to posta zdjęcia ukośnik film, znajdź swój film i kliknij otwórz. Tutaj możesz dodać tytuł filmu, jego opis i inne potrzebne informacje. Po prawej stronie jest zakładka napisy, kliknij, następnie prześlij, znajdź swój plik z końcówką małe.pl podkreślnik duże.pl.srt i kliknij otwórz. Powinna wyświetlić się informacja Polski, przesłano. Kliknij dalej, aby kontynuować przesłanie filmu. Możesz również dodać napisy do filmu, który już wcześniej wrzuciłeś na Facebook. W tym celu znajdź post z filmem, do którego chcesz dodać napisy, i kliknij w Edytuj post. Pojawi się ta sama ramka, która została opisana wcześniej, więc powtórz czynności opisane powyżej. Na końcu kliknij Zapisz. To wszystko. Już wiesz jak zrobić i dodać napisy do filmu. Jeżeli zastanawiasz się dlaczego w filmach powinien być tłumacz języka migowego, skoro i tak w filmie są napisy, kliknij w link, aby dowiedzieć się więcej.